Ochrona lasów i racjonalna gospodarka leśna leży w interesie nas wszystkich. O stan polskich lasów dbają pracownicy nadleśnictw. Opieka jest tym lepsza, im większa jest ich wiedza i wyszkolenie. Aby przyszli leśnicy mieli przewagę na starcie, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu prowadzi projekt skierowany do studentów, a polegający na upraktycznianiu zdobytej wiedzy. Zależy nam na tym, żeby oni wychodzili od nas jako nasi absolwenci z maksymalnie dużym takim praktycznym ładunkiem wiedzy. Cały program temu właśnie służy, jest prowadzony przez pracowników Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Już od kilku lat studenci kierunku leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjeżdżają do Nadleśnictwa Nowe Ramuki, żeby zobaczyć, jak wygląda praca leśnika. W tym miesiącu mają okazję zapoznać się, jak jest przygotowana gleba, zobaczyć jesienne sadzenie oraz ocenę upraw. Sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, wymagających specjalnych koszulek. Udział w programie jest dobrowolny, a każdy, kto go ukończy, otrzyma certyfikat. Ten certyfikat z kolei jest jednym z elementów, który stwarza możliwość uzyskaniu przez absolwenta z innego certyfikatu, no takiego bardziej całościowego, aktywnego studenta, w skrócie AS. Kilku ze studentów co roku, którzy biorą udział w tych naszych ponadprogramowych zajęciach, ale jednocześnie mają wysokie wyniki w nauce, otrzymują takie właśnie certyfikaty aktywnego studenta, które są no, dobrym załącznikiem do CV po ukończeniu studiów. Jestem mile zaskoczony z tych zajęć, bo starsze roczniki nam nie mówię, czy taka forma zajęć jest planowana. Dopiero nasza prowadząca, pani Anna Zawadzka, nam zaproponowała udział w LCR-ach tutaj w Nadleśnictwie Nowe Ramuki, co jest bardzo miłą odskocznią. I wielu ciekawych rzeczy się tutaj możemy dowiedzieć. Coraz częściej mówimy o tym, żeby preferować brzozę kosztem sosny. Do tej pory była mowa, że sosna jest najważniejsza. Leśnictwo przez cały rok to nie jedyny program prowadzony na tym kierunku. Ponieważ zależy nam na upraktycznieniu kształcenia, umożliwiamy studentom raz w tygodniu z kolei w ramach zajęć wyjazdy do różnych nadleśnictw w regionie, gdzie właśnie przeróżne aspekty leśnictwa są praktycznie omawiane na przykładzie działań podejmowanych w nadleśnictwach. No jeśli chodzi o zajęcia, no to na sali wykładowej jednak zdobywamy wiedzę czysto teoretyczną, tak? Także możemy to oczywiście wykorzystać, a wiedza jest ważna, ale nie mamy tego kontaktu takiego, jak będziemy mieli potem w późniejszej pracy. Tutaj możemy przyjść i dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda ta praca i zdobyć tą wiedzę czysto praktyczną. Także no jakby nie patrzeć, są to pewnego rodzaju już takie praktyki. Na kierunku leśnictwo student zdobywa wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.